tym wideo chciałbym opowiedzieć Wam o bardzo ciekawej platformie, jaką jest Twisto. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, czym jest Twisto, jak możesz korzystać z usług tej firmy i jakie korzyści możesz zgarnąć, wybierając właśnie tą platformę, musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Wszystkich bardziej niecierpliwych już teraz zapraszam do skorzystania z mega promocji na serwisie Twisto. Każdy, kto zarejestruje się z linka znajdującego się pod tym wideo, może zgarnąć aż 100 zł za bezpłatną rejestrację na platformie Twisto. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czym więc jest Twisto? Gdyby opisać to w telegraficznym skrócie, to jest to instytucja finansowa nowej generacji, czyli tzw. fintech, dostarczająca rozwiązania w zakresie płatności mobilnych. Do dyspozycji swoich klientów została oddana aplikacja mobilna wraz z powiązaną z nią kartą płatniczą. Dzięki temu, że karta działa w systemie Mastercard, przy pomocy Twisto można płacić wszędzie tam, gdzie honorowane są karty tego właśnie operatora. Z racji tego, że płatności kartą można dokonywać na całym świecie, karta płatnicza oferuje przeliczanie transakcji po korzystnych kursach walut, w czym nieco przypomina rozwiązanie typu Revolut. Na rynku płatności online pojawiła się więc pewna nowość. Cóż się dziwić, z roku na rok ilość osób robiących zakupy w sieci rośnie. Kupujemy coraz częściej, ale również coraz więcej. Na tą tendencję składa się wiele czynników. Głównym jest oczywiście cena. Towary dostępne w sieci są znacznie tańsze niż te dostępne na przykład w galerii handlowej. Dzięki temu, że przedsiębiorca nie musi płacić czynszu najmu, jak również ogranicza ilość zatrudnionych osób, towary w sieci są po prostu tańsze. Drugim czynnikiem jest możliwość wyboru towarów z setek, a nawet tysięcy opcji. Wystarczy przejść na inną stronę, by móc porównać ofertę i wybrać tą, która odpowiada nam najbardziej. Kolejną sprawą jest fakt, że w sieci możemy kupować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Godziny otwarcia, święta czy handlowe niedziele nie obowiązują w sieci i ten komfort sprawia, że kupujemy znacznie chętniej, znajdując się w zaciszu naszego domu, niż w zatłoczonej galerii handlowej, w której inni ludzie wydzierają nam towar z ręki podczas wyprzedaży. Wszystko to sprawiło, że coraz więcej firm przenosi swoją działalność do internetu. Ten trend wykorzystała firma Twisto, oferując nam system płatności internetowych. Na pewno zastanawiacie się teraz, po jakiego grzyba mi kolejny system płatności. Mam przecież kartę kredytową i mogę robić zakupy w sieci bez przeszkód. Oprócz tego jest przecież jeszcze PayPal, który również jest znakomitym substytutem kart kredytowych. Owszem, jest to fakt. Twisto różni się jednak od powyższych serwisów jedną zasadniczą różnicą. Twisto daje nam możliwość odłożenia terminu płatności. Co to oznacza? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Załóżmy, że kupujemy w sieci książkę. Przy składaniu zamówienia w klasycznym przykładzie płacimy kartą, przelewem lub PayPalem i pieniądze z naszego konta przelewane są na rachunek firmy, u której kupiliśmy towar. W tym samym przypadku, kiedy użylibyśmy płatności Twisto, do naszego rachunku dopisana zostałaby kwota transakcji. Za płatność jednak moglibyśmy zapłacić w dowolnie wybranym przez nas terminie do, uwaga, aż 45 dni od daty zakupu, a co najlepsze, z zerowym oprocentowaniem. Możemy więc zaczekać, aż książka przyjdzie do nas, sprawdzić, czy wszystko jest ok, i dopiero wtedy zapłacić. Oczywiście jest to również doskonałe rozwiązanie, kiedy w naszym budżecie domowym pojawi się niespodziewany wydatek, a do wypłaty dzieli nas droga dłuższa niż z Ziemi do Księżyca. W takim przypadku możemy wykorzystać kartę Twisto do płacenia za zakupy i inne nasze wydatki. Kiedy na naszym koncie pojawią się znów pieniądze z wypłaty, możemy wyrównać nasz rachunek na koncie Twisto i nasz problem został rozwiązany. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż zaciąganie pożyczek w banku czy uchowaj Boże w tak zwanych firmach zajmujących się szybkimi pożyczkami oprocentowanymi na bardzo wysoki procent. Okej. Jakie więc warunki musimy spełnić, aby zdobyć kartę Twisto i móc płacić tego typu platformą? Zgodnie z umową, którą zresztą możecie na spokojnie zapoznać się w linku znajdującym się pod tym wideo, musimy być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Po przejściu przez proces złożenia wniosku, rejestracji i zaakceptowaniu wszystkich zgód otrzymujemy dostęp do platformy Twisto. Na pewno zastanawiacie się, gdzie możecie płacić tego typu kartą. Jak już wspomniałem wcześniej, wszędzie tam, gdzie honorowana jest karta płatnicza Mastercard, możemy zapłacić również kartą płatniczą Twisto.
Płatności dokonywane przez Twisto rozliczane są w ramach indywidualnie przyznanego limitu kredytowego, którego wysokość zależy od wyniku badania zdolności kredytowej klienta. Tutaj Twisto działa nieco podobnie do karty kredytowej. Użytkownik korzysta z okresu bezodsetkowego o długości do 45 dni. Termin spłaty salda można wydłużyć o kolejny miesiąc, jednak wiąże się to z opłatą 45 groszy za każde 10 zł niespłacone w okresie bezodsetkowym. W związku z tym, jeżeli przełożylibyśmy spłatę np. 1000 zł na miesiąc kolejny, zapłacilibyśmy 45 zł odsetek. Co istotne, wskazana wyżej opłata jest jedyną opłatą, jaką Twisto pobiera od swoich klientów. Nie ma opłaty miesięcznej, opłaty za prowadzenie karty czy prowizji za przewalutowanie. Twisto to również bezpieczeństwo transakcji internetowych. Wydawana karta płatnicza nie ma nadrukowanego kodu CVC do płatności internetowych. Ten widoczny jest jedynie w aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku kradzieży lub zgubienia portfela można być bezpiecznym o saldo swojego rachunku. Z pozoru pochodzący z Czech fintech nie oferuje nic rewolucyjnego. Ze wszystkich dostępnych usług można już korzystać właściwie dobierając oferty banków i innych instytucji finansowych. Zaletą Twisto jest jednak całkowity brak opłat w przypadku korzystania wyłącznie z okresu bezodsetkowego oraz dostępność wszystkich praktycznych rozwiązań w jednej aplikacji mobilnej. Twisto stanowi więc niespotykane jak dotąd połączenie wielu zalet banków i nowoczesnych instytucji finansowych w jednym, co oznacza również znaczące uproszczenie formalności i oszczędność czasu poświęconego na obsługę finansów po stronie klienta. Opisane wyżej funkcjonalności dostępne są w Twisto już teraz. W ciągu jednak najbliższych miesięcy do aplikacji trafi funkcja dzielenia rachunku między znajomych. Z początkiem również 2020 roku karta płatnicza udostępniona zostanie w ramach Google Pay i Apple Pay. Następnie kierujący fintechem planują wdrożenie możliwości rozkładania płatności za transakcję na raty już po jej dokonaniu oraz we współpracy z partnerami zaoferować tzw. cashback. Docelowo klient dostanie w ramach jednej aplikacji trzy możliwości płatności. Teraz, później i możliwość płatności ratalnej. Jak widzicie, Twisto bardzo prężnie rozwija się na rynku i z miesiąca na miesiąc zdobywa coraz to szersze grono klientów. Na sam koniec wideo zapraszam Was raz jeszcze do skorzystania z ograniczonej czasowo promocji. Wystarczy zarejestrować się z linka znajdującego się pod tym wideo, aby zgarnąć 100 zł od Twisto za bezpłatną rejestrację w ich serwisie. Myślę więc, że warto. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartościowej porcji wiedzy. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego wideo swoim znajomym, jak również pozostawienia komentarza pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.